Hej, Mike. Wow, a, widzę, że robimy tutaj porządki. Już skończyłeś? Wygląda fantastycznie. Hej, chłopaki! Gotowi na zabawę w labirynt? Okej, powiedzmy o tym pomyśle Mike'owi. Mike? Mike! Wow! Mo, Malcolm i Mike chcieliby się pobawić w labirynt. Możemy? Okej, posłuchajcie. W środku labiryntu są trzy kolorowe flagi. Mo, twój kolor będzie zielony. Malcolm, twój kolor będzie niebieski. A ty, Max, będziesz czerwony. Kto pierwszy zdobędzie flagę właściwego koloru i wydostanie się z labiryntu, wygrywa. Doskonale. Miłej zabawy i powodzenia. To takie łatwe, co? Lepiej nie spuszczajcie siebie z oczu, bo któryś z was wyprzedzi drugiego. Ależ chłopaki, ktoś w końcu musi wygrać. Może to będzie Mo? Coś nie tak, Mike? Jeszcze nie widać naszych przyjaciół? Zaraz zacznie się ściemniać. Lepiej zadzwoń po Mavericka. On będzie wiedział, co robić. Hej, Maverick. Wyglądasz świetnie. Byłeś dzisiaj na myjni? Chłopaki na farmie potrzebują twojej pomocy. Pojedziesz tam? O, to pewnie Mike dzwoni. Mia, Maverick właśnie jedzie na farmę Mike'a. Nasi przyjaciele zgubili się tam w wielkim labiryncie z siana. Właściwie mogłabyś nam pomóc. Przyłączysz się do akcji? Hej, Mike, czy komuś udało się już wyjechać? Malcolm i Max są okej. Słychać, jak się kłócą. Jemu też nic nie jest. Wjedziesz do labiryntu, żeby odnaleźć naszych przyjaciół? Nie? Chcesz, żeby sami się stamtąd wydostali? Chłopaki, jesteście w samym centrum labiryntu. Maverick mówi, żebyście przestali się kłócić, zaczęli współpracować, żeby się wydostać stąd. A tymczasem Mo prowadzi, ponieważ odnalazł flagę i pewnie już szuka wyjścia. Lepiej już ruszajcie, jeżeli chcecie go dogonić. Co ty wyprawiasz, Mo? Wyjście jest tuż obok. Czemu nie wyjedziesz? Przecież wtedy wygrasz. Czekasz na Maxa i Malcolma, tak żebyście wszyscy w trójkę wyjechali? Wow, jesteś prawdziwym kumplem.
Co? Poprosiłeś Miję, żeby pomogła chłopakom wyjechać z labiryntu? Aha, ona użyje swojego światła, tak żeby pomóc im znaleźć drogę. Haha, tego się nie spodziewałem. Malcolm wykorzystuje swoje umiejętności detektywistyczne, żeby się wydostać. To Moe zostawił te ślady, żeby pomóc wam się wydostać. Ale wy tak się kłóciliście, że nawet tego nie zauważyliście. Tak jest, Moe. Zwyciężymy wszyscy razem. A skąd wiedziałeś, że Moe wyprowadzi ich? A, wiedziałeś, że on jest dobry w takie zabawy i że jest dobrym kumplem. A poza tym, Moe jest mądrzejszy niż wszystkim się wydaje. Doskonale, moi przyjaciele, tak się cieszę. Do zobaczenia wkrótce. Wow, jak tu wiecznie! Milo, Mitch, trzymajcie się! O nie! Ha? A gdzie podziała się Mia? Lili mali babu! Oje! Nigdzie jej nie widać! Zobaczmy, czy znajdzie ją Maverick. Ups, przepraszamy, Maverick, ale Mia gdzieś zaginęła. Pomożesz nam ją znaleźć? Ruszajmy na poszukiwania. Wow, niezłe hamowanie! Chłopaki, Mia gdzieś zaginęła. Pomożecie w poszukiwaniach? Mia, Milo i Mitch latali latawcami, kiedy nagle zerwał się wielki wiatr i wtedy gdzieś zniknęła. A, niech mnie! Ale dzisiaj mamy wichurę! Powinniśmy się rozdzielić. W ten sposób znajdziemy ją szybciej. Może poleciała do lasu? A co to takiego? To jakieś śmigło. A co to za dziwny dźwięk? Hej, zobaczcie, tam jest Mia. Pewnie porwał ją wiatr. Mia, utknęłaś na tym drzewie? O nie. Hej, nie śmiejcie się! Ha, mówiłem, żebyście się nie śmiali! Szybko, jedźcie po resztę! Musimy pomóc mi zejść z tego drzewa!
nareszcie wszyscy. Jak uratujemy Miję? Hej! Na na ba ba! Hej! Dobry pomysł! Po prostu ją strząchniemy! Wow! Nieźle ci to idzie! Tak! Jest już wolna! Czy coś nie tak? Ach, widzę! Twój latawiec też utknął na tym drzewie! Dobra myśl, Mo! Świetnie! Miłej zabawy, przyjaciele! Tylko trzymajcie mocno te latawce! Ciekawe, jaka przygoda czeka nas w następnym odcinku! Hej, Malcolm! A co ty tutaj robisz w dżungli? Aha, szukasz skarbu? Legenda głosi, że gdzieś tutaj jest ukryty stary piracki statek. Uff, mało brakowało. Prawie wpadłeś do tej rzeki. Dasz radę wrócić na górę, Malcolm? Lepiej poprośmy Mavericka o pomoc. Wow, niezły skok, Maverick! Mama, pada! Tak jest, praktyka czyni mistrza. Musisz wiedzieć, kiedy wyskoczyć. Mama! Maverick, to jest alarm! Ktoś potrzebuje twojej pomocy! Musisz natychmiast pomóc Malcolmowi! Myślisz, że Mo mógłby nam pomóc? Zatem w drogę! Trochę oleju wpadło ci do oczu. To nie jest dobre. Już lepiej? Mo, Malcolm potrzebuje twojej pomocy. Spadł z mostu i utknął przy rzece. Pomożesz nam?
Zgadza się, przecież masz wyciągarkę. Dzięki niej pomożemy Malcolmowi. Hej! Okej, zatem bierzmy się do dzieła. Spokojnie, Malcolm. Maverick zaraz znajdzie jakiś sposób. Malcolm, musisz się puścić. Inaczej nie wyciągniemy cię na górę. Wiem, że chcesz to wziąć ze sobą, ale to jest zbyt ciężkie. Czasami trzeba puścić niektóre rzeczy. To była ciężka robota, prawda? Ale jestem pewien, że jest jeszcze wiele skarbów do odkrycia. A to co? Malcolm, czy to jest złoto? Haha, tak jest! Hej, Mike! Cześć, Mo! Wow! Ten bałwan będzie gigantyczny! Dobra robota, Mo! O-o! Coś tutaj się dzieje! Uciekajcie! Mo! O nie! Mo, zaraz zamarznie! Co teraz zrobimy? Tak jest! Zawiadommy Mavericka! Maverick, musisz natychmiast pojechać nad jezioro. Gaz do dechy. Mo pośliznął się i wpadł do lodowatej wody. Co teraz zrobimy? Dobry pomysł. Mam nadzieję, że nasi przyjaciele pomogą. Milo, Mitch, potrzebujemy waszej pomocy. Macie może przy sobie kulę? O!
doskonale. Nie ma czasu do stracenia. Szybko jedźcie za Maverickiem. Mike, zobacz, przyjechał Maverick i ma ze sobą pomocników. Mike ma rację. Musimy czym prędzej wyciągnąć Mo z wody. Dosięgniecie go, chłopaki? Użyjcie swojego dźwigu. Tak jest. Teraz wystarczy go tylko wyciągnąć. Wygląda na to, że porwał go nurt. Dalej, chłopaki! Dobra robota, przyjaciele! Udało się wam! Biedny Mo! Cały jest przemarznięty! Wszystko w porządku, Mo? Cały trzęsiesz się z zimna? Ha, widzę! Masz rację, Maverick. Miranda będzie wiedziała, jak mu pomóc. Zaraz ją zawiadomimy. Miranda, ktoś bardzo potrzebuje twojej pomocy. Czy masz może termofory u siebie? Doskonale. Zatem jedźmy. Yo! Hey! Oh! Ha! Oh! Oh! Ha! Ha! Oh! 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 Bałwan jest już skończony i wygląda świetnie. To bardzo miło z waszej strony, Milo i Mitch, że pomogliście skończyć tego bałwana. A tymczasem Miranda ogrzała Mo termoforami i gorącą czekoladą. Wykonaliście kawał świetnej roboty dzisiaj, moi przyjaciele. Miłego popołudnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, Mo! Wow, jestem pod wrażeniem twojego toru przeszkód. Czy właśnie wyjaśniasz wszystkim zasady? Mo, to jest jakaś tragedia. Każdy ma samowolkę, nikt nie słucha się twoich zasad. Zaraz wszystko wymknie się spod kontroli. Lepiej szybko zawiadom Mavericka. Niezły skok, Maverick. Wybacz, że ci przeszkadzam, ale potrzebujemy pomocy. Mo zorganizował tor przeszkód, ale wszyscy robią, co chcą na nim. Nikt nie słucha się zasad. Tylko spójrz na ten chaos. Jak sam widzisz, nie o taką zabawę nam chodziło. Ty na pewno będziesz wiedział, jak sprawić, żeby wszyscy cię słuchali. Pojedź z Maverickiem!
Cosmo, Maverick i Mike są tutaj, żeby ci pomóc. Przyjaciele, co tutaj się wyprawia? Mo ciężko pracował, przygotowując ten tor dla was, a wy wcale go nie doceniacie. Mo, dawam ostatnią szansę, żebyście się sprawdzili. Co mówisz, Maverick? Zaraz ustalimy nowe zasady. Będziecie startować w dwuosobowych drużynach. Jeden z was będzie miał zasłonione oczy. A tymczasem drugi członek zespołu będzie musiał przeprowadzić swojego kolegę przez tor. W ten sposób będzie się liczyła gra zespołowa. Czy wszystko jasne? Okej, załóżcie teraz opaski na oczy. Do biegu, gotowi, start! Okej, chłopaki, wystarczy tego kłócenia się. Słuchajcie wskazówek mi. Marty, skup się na wskazówkach Mirandy. Ona powie ci, gdzie masz kopnąć piłkę. Tak jest! Mamy gola! Świetna robota, drużyno! Udało się! Zawody zakończone! I dzięki tej zabawie nauczyliście się, że praca w zespole się opłaca! Jestem z was dumny, przyjaciele! Do zobaczenia w następnym odcinku! W mieście Monster Trucków mamy wielkie finały i jak do tej pory jest remis. Zaraz, chyba Max będzie strzelał. Uwaga! Gol! I koniec meczu! Max i Mike wygrali! A teraz czas wręczyć złoty puchar dla naszych zwycięzców! Coś nie tak, chłopaki? Puchar zaginął? Dobry pomysł, Maverick. Poprosimy Malcolma o pomoc.
A mama logo? Hej Malcolm, nasz puchar został ukradziony. Czy mógłbyś go znaleźć? Chcesz wiedzieć, kto nie był na meczu? Pomyślmy. Masz rację, nie było tam Milo i Mitcha. Chłopaki, Malcolm chce wiedzieć, dlaczego nie przyszliście na mistrzostwa naszego miasta w piłkę nożną. Ach, widzę. Teraz już wszystko jasne. Dobry pomysł, Maverick. Chłopaki, użyjcie swojego haka, żeby zaczepić go o drzewo. Będziecie ciągnąć, a Maverick będzie was pchał. Raz, dwa, trzy, pchamy! Okej, chłopaki, jesteście już wolni. Co jest, Malcolm? Podejrzewasz, że to Mia mogła zabrać nasz puchar? W sumie coś tam się błyszczy na niej. Zadajmy jej parę pytań. Myśleliśmy, że masz na sobie puchar naszego miasta. Ale ten błyszczący obiekt to były twoje okulary. Chyba jednak musimy tam wrócić i powiedzieć, że nasz puchar zaginął na zawsze. Przepraszamy, że cię podejrzewaliśmy, Mia. Przyjaciele, mam złą wiadomość. Niestety, po naszym pucharu ani śladu. Co, Malcolm? Wiesz, jak znaleźć tego złodzieja? Oczywiście! Wszystko zostało nagrane! Marty, czemu jesteś smutny? To dobra wiadomość. Co? To ty zabrałeś puchar? Bo chciałeś wygrać? Już dobrze, rozumiemy. Ale kradzież to nie jest dobra rzecz. Okej, teraz go tu przynieś. Wręczymy go zwycięzcom i będziemy celebrować nasze mistrzostwa miasta w piłkę nożną. Gratulacje! Jesteście zwycięzcami! Nasz pierwszy puchar miasta Monster Trucków! Bawcie się dobrze i jak zwykle do zobaczenia następnym razem!